i chcę mówić dzisiaj troszkę wybiegając w przyszłość, jeżeli chodzi o insulinoterapię. Byliśmy zafascynowani nowymi technikami biologii molekularnej, biologii komórkowej, no ale musimy sobie zdać sprawę, że wydzielanie insuliny przez komórki beta jest procesem bardzo precyzyjnym. Tak wygląda wydzielanie insuliny u zdrowych osób. Ta komórka beta podlega pewnym regulacjom, ma różne sensory, które odbierają bodźce z przewodu pokarmowego, z mózgu. Biorą je jeszcze skąd, bo to dokładnie nie jest poznane. Tak mimo XXI wieku, mimo tak olbrzymiej naszej wiedzy, że ta komórka beta adekwatnie do zapotrzebowania wydziela insulinę w odpowiednim momencie, do odpowiedniego rodzaju posiłku, jednocześnie utrzymuje pewne stałe stężenie swoje we krwi celem utrzymania zarówno odpowiedniego metabolizmu węglowodanów, bo zwykle insulinę kojarzymy z metabolizmem cukru, ale ona jest równie ważna dla metabolizmu tłuszczu. Dlatego, że jak insuliny nie ma, to dochodzi do gwałtownego rozpadu tłuszczu, co powoduje w końcu powstawanie ciał ketonowych i ciężką śpiączkę ketonową, całe szczęście coraz rzadziej spotykaną w naszej codziennej praktyce klinicznej. Przypominam, że to jest prawidłowe wydzielanie insuliny u człowieka zdrowego. Przypomnę, że w cukrzycy typu pierwszego pacjent w ogóle nie produkuje insuliny, albo produkuje jej bardzo mało, czyli nie ma w ogóle insuliny. W związku z tym naszym zadaniem jest odtworzenie możliwie jak najbardziej idealnie takiego profilu glikemii. Natomiast u pacjentów z cukrzycą typu drugiego jest insulina, tylko ona jest w zupełnie inny sposób wydzielana. Po posiłkach jest jej za mało, natomiast często między posiłkami jest jej całkiem dużo, a nawet za dużo. Ale w przebiegu naturalnym historii cukrzycy typu drugiego po 10, 15, 20 latach dochodzi znowu do deficytu wydzielania insuliny. Ten okres, kiedy jest dług insuliny sporo, mija i coraz mniej jest jej wydzielana, aż dochodzi do takiego momentu, że tej insuliny brakuje. I jedynym sposobem postępowania w cukrzycy typu drugiego, aby zapewnić odpowiednie poziomy cukru, jest podanie insuliny. Każdy pacjent z cukrzycą typu drugiego musi wziąć to pod uwagę i pogodzić się z tym, że ta choroba w miarę czasu trwania będzie jednak kiedyś wymagała przyjmowania insuliny i jest to historia naturalna. Proszę Państwa, w związku z tym insulinoterapia musi być dostosowana do patofizjologii. Typ pierwszy nie ma w ogóle insuliny, w związku z tym musimy wytworzyć pewien poziom podstawowy i odpowiednie wyrzuty insuliny szybko, krótko działającej do posiłków, żeby jak najbardziej fizjologię naśladować. Natomiast w cukrzycy typu drugiego są różne podejścia. Jedni mówią, że powinniśmy korygować te hiperglikemie poposiłkowe, bo w pierwszych okresach cukrzycy typu drugiego, jak Państwu pokazałem, jest za mało insuliny tej do posiłkowej. Ale proszę zobaczyć, jak wygląda wyrównanie cukrzycy w zależności od rodzaju leczenia w cukrzycy typu drugiego. To jest leczona dietą i ćwiczeniami fizycznymi tylko, 90% utrzymuje tę cukrzycę w ryzach. Jeden lek przeciwcukrzycowy z 3/4 trzyma w ryzach cukrzycę i ma odpowiednią hemoglobinę glikowaną poniżej 7. Dwa leki doustne, dwa rodzaje tabletek, już tylko 60%. Trzy, to co drugi jest dobrze wyrównane, a proszę zobaczyć, kiedy dochodzi do konieczności podania insuliny i środków we wstrzyknięciach, bo w tej chwili mamy inne jeszcze opcje, to tylko co trzeci jest dobrze wyrównany. Także niestety problem duży, jeżeli chodzi o utrzymanie dobrego wyrównania cukrzycy u pacjentów już wymagających insuliny, tych z cukrzycą typu drugiego. To jest wielki problem kliniczny. Teraz kwestia kolejna. Każdy, kto dowiaduje się, że musi brać insulinę, obawia się tego. Czego się obawia? Tego, że przytyje, bo wiadomo, insulina to wzrost masy ciała. Tego, że będzie miał niedocukrzenia,
tego, że będzie się musiał czuć, a to boli, i tego, że będzie musiał też bolesne wykonywać często sprawdzania poziomu cukru we krwi. Percepcja pacjentów to czerwone słupki, a percepcja lekarzy prowadzących tych pacjentów to są słupki niebieskie. Więc tak naprawdę z tego obiektywnego badania wynika, że to nie jest problem pacjentów, tylko te strachy to są głównie problemy lekarzy. Niestety, strach przed iniekcją, przed utyciem, przed hipoglikemią, to przynajmniej u tych pacjentów, którzy jeszcze jej nie doświadczyli, nie jest tak duży, natomiast te obawy głównie są, jak się okazuje, ze strony lekarzy. Ale w tym celu, żeby zmniejszyć jak najbardziej te obawy, ulepszyć technikę i wstrzyknięć samokontrolę, żeby to było jak najbardziej efektywne, żeby to było jak najmniej bolesne, dawało jak najmniej powikłań, no temu służy właściwa edukacja terapeutyczna i to jest przykład takiego dokumentu brytyjskiego, który zajmuje się właśnie prawidłowym wstrzykiwaniem insuliny. Proszę zobaczyć, że nie jest to banalna, błaha sprawa. Ten dokument zajmuje kilkanaście stron, jest naprawdę bardzo precyzyjnie napisany. To jest bardzo ważny element insulinoterapii. Ale wróćmy do preparatów insuliny. W tej chwili jesteśmy w erze insuliny analogowej, czyli tak zmienionej cząsteczce insuliny ludzkiej, która daje odpowiednie właściwości insuliny. Czyli analogi krótko, szybko działające, te, które mają naśladować wydzielanie insuliny doposiłkowe, i analogi długo działające, które mają zapewnić ten długi, podstawowy, fizjologiczny stężenie insuliny. I teraz mamy na rynku w tej chwili dostępne dla naszych pacjentów trzy analogi krótko, szybko działające, które korygują glikemię poposiłkowe. To są analogi Lispro, Aspart i Glulizyna. Trzy wszystkie dostępne, w cenie mniej więcej za opakowanie około 30-40 zł. No ale jeżeli już rozpoczynamy insulinoterapię w cukrzycy typu drugiego, znowu musimy mieć świadomość tego, że ten sposób insulinoterapii nie jest raz na całe życie, on musi być znowu intensyfikowany i w końcu tak naprawdę też bo od momentu rozpoczęcia przyjmowania insuliny pacjent musi mieć świadomość, że za kilka lat będzie wymagał podawania insuliny co najmniej kilku wstrzyknięcia. I tak to jest, że po trzech latach ci, którzy rozpoczynają insulinoterapię od jednego wstrzyknięcia analogu długo działającego, to prawie wszyscy za trzy lata skończą ze schematem wielokrotnych wstrzyknięć i on już będzie ostatecznym modelem insulinoterapii. Jeżeli chodzi o nowości, które dotyczą analogów krótko-szybko działających, mamy pewną nowość, a mianowicie analog ultraszybko działający, który działa natychmiast po wstrzyknięciu. Dlaczego? Dlatego, że dodatek do tej insuliny aspart, jednej z cząsteczek analogów szybko działających, nikotynamidu, czyli witaminy, powoduje to, że ta insulina jeszcze szybciej działa. Czyli naturalny składnik dodany do roztworu tej insuliny powoduje, że ona jeszcze szybciej działa. Ta szybkość to jest zaledwie 10 czy 12 minut. Czyli ona o 12 minut szybciej zacznie działać, a o 12 minut szybciej skończy działać. Jak to się przełoży na praktykę kliniczną? Nie mam pojęcia. Mam mało doświadczeń osobistych z moimi pacjentami z tą insuliną. Natomiast badania pokazują, że ta insulinoterapia będzie dobra dla niektórych chorych, szczególnie dla chorych na pompie insulinowej i szczególnie chorych z tym typem pierwszym, dobrze wyedukowanych, którzy dzięki tej insulinie zyskają mniejsze wzrosty glikemii poposiłkowe. Bardzo ciekawa opcja. Muszę przyznać, że pacjenci z typem pierwszym cukrzycy, którzy żyją na co dzień z tą swoją chorobą i muszą dostosować przed każdym posiłkiem dawkę insuliny, tego analogu szybko, krótko działającego. Ja często robię taką próbę, kiedy mam problemy, daję im te możliwości, czyli trzy te preparaty insuliny analogów krótko, szybko działających, żeby oni sobie sami wybrali, który dla nich jest najlepszy.
I w części przypadków bardzo to się dobrze sprawdza, muszę przyznać. Pacjenci sami z przekonaniem, w oparciu o własne doświadczenia, wybierają sobie ten, a nie inny analog długodziałający z trzech. Kto wie, czy to nie będzie dla niektórych z nich opcją. Jeżeli iniekcje są problemem, chociaż jak widzimy, nie są one większym problemem dla pacjentów, no to, o czym już mówił profesor Czubryniak, wymyślono insulinę w inhalację. No ale była to insulina Exubera, gdzie no, był to taki aparat do inhalacji. W końcu po dwóch latach zaprzestano na produkcji tej insuliny ze względu na stwierdzone u dwóch pacjentów objawy mogące sugerować nowotworzenie w drzewie oskrzelowym, ale temat wrócił. Pojawiła się nowa insulina, Afreza insulina wziewna, ona tak wygląda, to jest inhalator, a to są kartridże wziewki przed każdym jedzeniem, zawierają ze 4, odpowiednio 8 albo 12 jednostek insuliny, ale trzeba je wdychać przed każdym jedzeniem, ona jest w tej chwili dostępna już na rynku amerykańskim. A jeżeli chodzi o insulinę w sprayu na śluzówki, ona jest szeroko stosowana w Indiach. Nawet tam są różne badania, że można ją stosować szeroko, nawet u tych, którzy żują betel, bo Hindusi żyją ten betel, o nich tam to mniej więcej tak jak Red Bull dla nich, jak Red Bull dla polskiej młodzieży, to tam życie betelu, które jednak bardzo ściąga śluzówki jamy ustnej, w związku z tym być może ta insulina by się słabiej wchłaniała, okazuje się, że ona się całkiem dobrze u nich wchłania z tych śluzówek. Rzecz jest tylko taka, że zarejestrowanie takiej insuliny w Stanach Zjednoczonych, w Europie wymaga olbrzymich nakładów finansowych, żeby przejść te wszystkie badania kliniczne wymagane przez FDA. To są miliony, jeśli nie miliardy dolarów, w związku z tym firmy tej po prostu nie stać na akces do krajów tych bardziej rozwiniętych może. W związku z tym wydaje się, że to, co się dzieje w Indiach, zostanie w Indiach, w Indii w zasadzie, bo dotyczy to głównie Indii. Prace nad insuliną ludzką trwają. I to już profesor Czupryniak pokazał to doniesienie o analogu długodziałającym dopustnym. One trwają i to zdjęcie z nagrobkiem, że tu spoczywa doustna insulina, już jest pogłoski o śmierci tej insuliny. Były przedwczesne, bo się dzieje, a co się dzieje nie tylko w Europie, ale jak Państwo widzą, tyle badań nad insuliną się toczy i kto wie, że być może ta insulina doustna przyjdzie do nas jedwabnym szlakiem. Kto wie, czas pokaże. Według jednak zaleceń towarzystw diabetologicznych i insulinoterapii w cukrzycy typu drugiego rozpoczynamy od wstrzyknięcia insuliny bazowej. Proszę zobaczyć, jedno wstrzyknięcie na noc insuliny podstawowej powinno tak sprowadzić glukozę w dzień do warunków zbliżonych do pacjenta bez cukrzycy. Oczywiście będzie jeszcze brakowało tych insulin doposiłkowych. W związku z tym mamy taki model insuliny długodziałającej, bazal. Bardzo płaski profil. Takie insuliny mamy, to jest insulina glargina. Mamy insulinę glarginę trzykrotnie stężoną, dostępną w tej chwili u nas już na refundacji w postaci preparatu dużego, ona działa długo, ma bardzo płaski profil. Oczywiście insulina degludek, o której wspominał profesor Czupryniak, ma również taki płaski profil. Te insuliny są dwie, a mianowicie insulina glargina, insulina tentemir, a także insulina glargina trzykrotnie zagęszczona. U300 są dostępne, deglutek jest, ale nie jest refundowany, w związku z tym jest bardzo drogi. Oprócz tego popularne w Polsce są mieszanki insulinowe, czyli zawierające jednocześnie komponentę bazową, jak i komponentę doposiłkową, do wstrzykiwania dwa razy dziennie. Powstała w związku z nowymi insulinami, tymi podstawowymi, nowa koncepcja mieszanki, a mianowicie taki, że tą insulinę z takim fragmentem doposiłkowym oraz
podstawowym, wstrzykuje się raz dziennie przed głównym posiłkiem, niezależnie od tego, po której ten długi posiłek, największy posiłek spożywamy. Można też tę dawkę podzielić na dwa i stosować do dwóch głównych posiłków. Taka mieszanka nowa już jest, natomiast w Polsce jeszcze nie dostępna, dlatego że między innymi ona jako insulinę podstawową zawiera ten analog deglutek, o którym mówiliśmy. Nowe opcje terapeutyczne sprzyjają insulinie bazalnej. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że mamy w tej chwili takie możliwości, że zamiast bolusów tych doposiłkowych możemy do insuliny bazalnej dodać inny lek. Któryś z tych nowych leków, o których tak dużo dzisiaj mówimy. A mianowicie może to być flozyna, czyli inhibitor SGLT2, pioglitazon, gliptyny czy analogi GLP-1. Proszę zobaczyć, do insuliny bazalnej jako równorzędna droga, równorzędnie do dodawania wstrzyknięć do posiłkowych czy dwa razy dziennie mieszanek, możemy dać analog GLP-1, o którym dzisiaj słyszeli Państwo, między innymi liraglutyd, ten, który tak zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. Albo możemy dodać do insuliny bazalnej flozydę, czyli inhibitor SGLT2, o którym też dzisiaj dużo było mówione, jak to on zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe. Mało tego, proszę Państwa, no właśnie u niezbyt dobrze wyrównanych pacjentów, szczególnie tych wymagających dużych dawek insuliny, zastosowanie inhibitorów SGLT2 może pomóc w poprawie wyrównania glikemii jako alternatywa dla tych iniekcji doposiłkowych. Do tego, oprócz tego, do insuliny bazalnej możemy dodawać gliptyny. To bardzo ciekawe badanie dotyczące sitagliptyny, najstarszego inhibitora DPP4 w postaci jednej tabletki dodanej do insuliny bazalnej. Sprawdza się tak w warunkach szpitalnych, jak dodawanie do insuliny trzech iniekcji przed głównymi posiłkami, co jest bardzo ciekawą opcją terapeutyczną. Mało tego, dostępne już są preparaty złożone z insuliny długodziałającej i analogu GLP-1, tego iniekcyjnego, w jednym wstrzykiwaczu. Dwie substancje w jednym zastrzyku. Insulina plus analog GLP-1. I to jest Soliqua i Zeltofy, właśnie ulubione przez Szwajcarów. Są to preparaty drogie, złożone, ale dają pewne korzyści. Myśmy kiedyś tam 5 lat temu mówili, że to ciekawa, obiecująca taktyka leczenia cukrzycy typu drugiego, a to się okazało, że za 5 lat już się stało rutyną w pewnych krajach. Znacznie redukują zapotrzebowanie na insulinę takie złożenie. Takie złożenie jest obojętne dla masy ciała. Przy samej insulinie by się przytyło 3 kilo, a tu masa ciała na tym samym poziomie, lepsze wyrównanie hemoglobiny, a przede wszystkim mniej epizodów hipoglikemii. To oś czasu rozwoju insulinoterapii. Insulina nie ma nawet jeszcze 100 lat. Czekamy na to stulecie insuliny. Jeszcze 3 lata będziemy obchodzić duże święto wtedy, bo odkrycie insuliny zmieniło losy ludzkości. Proszę Państwa, obecnie jesteśmy tutaj, mamy tą fast acting insulin ASPA. Co będzie tutaj? Trudno mi powiedzieć, trudno mi przewidzieć. Dzieje się dużo, ale muszę powiedzieć, że tak jak insulina deglutek była planowana, kiedy ją projektowano jako insulina raz na tydzień. Okazało się, że wcale nie ona nie może być podawana raz na tydzień, raz na 2 dni. Teraz się okazuje, że powinniśmy ją stosować codziennie, ale dała zupełnie nieoczekiwane efekty w postaci małej zmienności i zdecydowanie małego ryzyka hipoglikemii. Tego się nikt nie spodziewał. To samo z insuliną dużo, czyli tą trzykrotnie zawęszoną glargino, która była dedykowana tym, którzy musieli sobie bardzo duże dawki wstrzykiwać, na przykład 100 jednostek, czyli aż no, dużą objętość iniekcji. W związku z tym zawęszony on do 300 jednostek, żeby mniejsza objętość była podawana w jednym wstrzyknięciu. I okazało się, że taka insulina daje znowu bardzo zaskakujące nowe cechy, a mianowicie mniejszą zmienność, mniej hipoglikemii i większą jak gdyby stabilność, mniejszą zmienność, przez to mniejszy przyrost masy ciała i mniej epizodów hipoglikemii. Także
plany były inne, a efekty zaskakująco inne, w związku z tym trudno przewidzieć tą przyszłość. Dwa słowa o lekach biopodobnych, czyli odpowiednikach analogów insuliny, które straciły swój patent. I okazuje się, że inne firmy potrafią wyprodukować taką samą cząsteczkę, ale nie spełnia to, no, że tak powiem, określenia generyki. Czyli patent na lek, jakąś małą cząsteczkę chemiczną wygasa, inna firma syntetyzuje taką samą cząsteczkę i sprzedaje ją jako ten sam lek, ale w postaci generycznej. Natomiast jeżeli chodzi o leki białkowo, skomplikowanej cząsteczce i skomplikowanym procesie produkcyjnym, to taki lek jest uznajemy za lek biopodobny, czyli biosymilar. To nie jest to samo co lek generyczny. Lek generyczny to po prostu mała cząsteczka chemiczna, taka jak aspiryna. Natomiast leki biologiczne mają swoje pochodne, tak zwane biopodobne. Dlaczego? Dlatego, że ta molekuła, najczęściej molekuła była białkowa, może mieć inną immunogenność, inną stabilność w roztworze, inną rozpuszczalność, inną aktywność biologiczną, w zależności od procesu produkcyjnego, bo ten proces produkcyjny białka, czyli ta biosynteza białka w warunkach biotechnologii, może być różna w zależności od metodyki. W związku z tym te preparaty nigdy nie będą bioidentyczne. Cząsteczka, samo łańcuch białkowy będzie identyczny, natomiast to wszystko, co ją otacza i sposób podawania będzie tylko podobny do tego oryginału. Dlatego mówimy o insulinach biopodobnych. Pokazały się insuliny biopodobne. Pierwszą była biosymilar dla analogu glarginy. Został wprowadzony na rynek pod nazwą Abazaglar. Jest już dostępny, jest dostępny dla naszych pacjentów, jest na listach. Teraz ukazał się w liście listopadowej biosymilar analogu krótko-szybko działającego, czyli Humalogu. Biosymilar nazywa się Lispro, tak jak Lispro Sanofi, produkowany przez innego producenta. Znowu, w innym wstrzykiwaczu, inny producent, więc jest to biosymilar. Niedługo okaże się jeszcze jeden biosymilar, a to już bardzo skomplikowana sprawa, właśnie tego Humalogu. Jaka jest korzyść? Korzyść jest przede wszystkim dla pacjenta, bo to jest tańsza wersja oryginału z reguły. W związku z tym analogi krótko, ten analog długo działający i te analogi krótko, szybko działające będą miały korzystniejszą cenę dla pacjenta. W związku z tym to jest, że tak powiem, korzyść z postaci dalszej drogi. Dwa słowa o biologicznej trzustce muszę, bo nasłuchaliśmy się dzisiaj o polskiej biologicznej trzustce, a ja mówię o tej biologicznej trzustce, która jest tuż. Największy problem. Pompa insulinowa i pacjent ma CGM, czyli system monitorowania glikemii. Ale żeby z niego korzystać, to na niego patrzy i na podstawie zapisu z tego monitorowania glikemii decyduje o wlewie insuliny. Ta kombinacja, czyli ten czujnik, pompa i wyświetlacz aktualnego stanu stężenia glukozy jest już próbą połączenia tego. Ale jak zrobić, żeby odczyty z tego przekładały się bez myślenia pacjenta, bez angażowania jego umysłu, jego nerwów, jego czasu w to, jak powinna wpływać do tkanki podskórnej insulina, tak żeby cukier był dobry i nie było hipoglikemii. Ja myślałem, że jest to niemożliwe. Przyznam się szczerze, byłem sceptycznie nastawiony i dopóki tego nie zobaczyłem, to nie chciałem uwierzyć, że to, że na podstawie odczytu z glikemii, trendów tej glikemii i tego, co pacjent ma zamiar zjeść, bo przecież nikt nie wie, co będzie pacjent za chwilę, jaki wysiłek, że to można wszystko opisać wzorem na temat. Okazuje się, że można. O ten gość tego dokonał. Pracownik Massachusetts Institute of Technology, czyli MIT, czyli no, mekka głów technicznych. A dlaczego to zrobił? Ma syna z cukrzycą typu pierwszego i chciał temu dziecku ulżyć, bo patrzył, jak wygląda życie jego syna z cukrzycą typu pierwszego. Proszę bardzo. I wymyślił ten wzór zamknął w aplikację do iPhone'a. Ten wzór
znajduje się w iPhone. iPhone zbiera sygnały z monitoringu glukozy i nadaje sygnały do pompy insulinowej. Tak to wyglądało. Dwie pompy, glukagon, jakby cukier spadał, wstrzykiwał glukagon, żeby podnieść cukier, insulina i ten CGM, no i oczywiście iPhonik, który to wszystko koordynował. Doświadczenia pierwsze polegały na tym, że kilku szczęśliwców, którzy załapali się na takie badanie kliniczne, wypuszczono do Bostonu, do centrum Bostonu i róbcie sobie co chcecie. Nikt tego, oczywiście byli oni dyskretnie monitorowani, ale gdzie poszli, no to widzicie, gdzie poszli. Przede wszystkim. No ale jak wygląda rzecz obecnie? A wygląda tak. Już nie trzy urządzenia, tylko jedno urządzenie wielkości iPhone, zresztą nazywa się iLED. No i kto wie, czy może pod koniec przyszłego roku nie będzie on dostępny komercyjnie. Czas pokaże. W związku z tym, dokąd zmierza insulinoterapia? Wysiłki, jak widzą Państwo, wielostronne. Gdzie dojdziemy? Do jakiego momentu? Czas pokaże. Dziękuję bardzo.